Scheissmeister. To jest Żyd, który więzień, który został mianowany, żeby pilnował ubikacji, żeby nie dłużej być jak półtorej minuty tam więzień nie mógł więcej być. I miał na sobie ubranie kazana takiego z bliźnicy, z kową, czapką, z kową taką specjalną, czapką. I on bat miał i on był postacią tą tragiczną, bo on krzyczał do nieba, tylko kogo? Jak zrobiłem, że on krzyczy, krzyczy do Boga. On krzyczy do niebieskiego nieba polskiego, nie do Boga. Boga tam nie było w Treblince.